Planicy wystartowałam raz w życiu, ale to był dla mnie specjalny start, ponieważ wiedziałam, że jest to ostatni Puchar Świata, w którym wystartuję w zawodniczej karierze. Wiedział o tym tylko mój trener, Aleksander Wieretelny. Zaprosiłam tutaj rodzinę ze względu na to, że były to też moje okolice moich urodzin, więc zaprosiłam ich, tu przyjechali, widzieli mój ostatni bieg, ale nikt o tym nie wiedział, że właśnie takie, a nie inne mam plany. To był ostatni Puchar Świata przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu, więc pewnie dlatego ta planica zapadnie mi na zawsze w głowie i w sercu, bo pożegnałam się, wydaje mi się, bardzo fajnie wtedy będę miała na pewno, mam bardzo miłe wspomnienia. Trasy w Planicy są przede wszystkim bardzo techniczne. Słyszałam dzisiaj taką wypowiedź, że ktoś policzył zakręty, których jest 18, czyli bardzo dużo, więc tak jak temperament słoweński, tak i te trasy też mają taki swój temperament. Są techniczne, są szybkie, ale są też takie, są wymagające, wymagają dużej wydolności, więc wydaje mi się, że powinny wyłonić osoby najbardziej wszechstronne, zawodników najbardziej wszechstronnych. Zresztą wszyscy wiedzieli, jakie to trasy są. Mam nadzieję, że nasi się przygotowali do nich doskonale i że będziemy mieli super emocje związane z występami w biegach narciarskich. Faworytkami w biegach kobiecych są oczywiście Szwedki, które w tym sezonie górują, absolutnie górują nad resztą rywalek. To będzie Ribon, to będzie Sudling, być może namieszają Norweżki, bo Norweżki zawsze są mocne. Mam nadzieję, że zobaczymy super rywalizację, wraca do formy Victoria Karl, być może mocna będzie Katarina Henning. Jeśli chodzi o mężczyzn, no tam oczywiście faworytem będzie Johannes Klebo, ale Johannes już przegrał w tym sezonie sprinty, na przykład z Francuzami, ma również bardzo mocnych zawodników w swojej własnej drużynie, więc jestem pewna, że jak to w sprincie bywa, będą jakieś niespodzianki, mogą się tutaj na tych zakrętach różne rzeczy zdarzyć. Oczywiście nikomu tego nie życzymy, ale kijki mogą się łamać, mogą być jakieś przewrotki, jakieś zmiany rytmów, więc będzie na pewno bardzo ciekawie i ja sama zwycięzców bym przed zawodami bała się w jakiś sposób typować.